Witam serdecznie. W tym odcinku chcę pokazać zwykłą jaloską wkładkę i takie urządzenie służące do otwierania tych wkładek. Bardzo proste, nazywa się grzebyk. Po prostu wkłada się to urządzenie do rotora, w szczelinę rotora, na wysokość kołków. Dociska się je do korpusu, bo one się chowają tutaj w tym korpusie. Zresztą ten grzebyk też jest tak docięty na te kołki równo w tym korpusie. I służy to na tym, że wkładamy, dociskamy, one się chowają tutaj w korpusie, przerzucamy cały rotor i wkładka już jest zwytrychowana. Dotyczy to zwykłych, tych takich najprostszych oczywiście wkładek. No i są do różnych producentów dedykowane są różne grzebyki. Działa to bardzo prosto, bardzo szybki sposób, można zwytrychować wkładkę. Wkładamy ten grzebyk, znajdujemy te kołeczki, dociskamy je wszystkie do korpusu i już jest wkładka zwytrychowana. Nawet nie trzeba wytrychować tego zamka jakoś poszczególne kołki, tylko wkładamy, dociskamy i po temacie. Zróbmy to jeszcze raz. Ja nawet tam nawet nie zaglądam, już to robię na wyczucie po prostu. O, już jest wytrychowana po raz drugi. No i jeszcze zróbmy to jeszcze raz. Nie jest to naprawdę skomplikowane, nie trzeba nawet za bardzo tego wytrychować. Po prostu wystarczy wziąć, docisnąć. I mamy zamek otworzony. Tak jak mówię, są różne grzebyki do różnych producentów. Musi się jedno z drugim pokrywać, czyli kołki w korpusie muszą się pokrywać z grzebieniem. Musi być ta wysokość taka sama jak tu, żeby można było docisnąć je akurat do końca korpusu. No i wtedy wkładka jest wytrychowana. Nie jest to żadnym zabezpieczeniem, jeśli chodzi o dobre zabezpieczenie. Nie jest to dobrym zabezpieczeniem. Używamy tego, pamiętajcie, w furtce. W śmietniku, w bramie, ewentualnie jakieś drzwiach wyjściowych, nigdy w życiu. To tyle na tym etapie filmu. W drugim etapie pokażę drugi zameczek, również będzie ciekawy. Teraz mamy taki zamek, tak zwany taki czpieniowy, palcowy, różnie go ludzie nazywają. Jest to taki, no w zasadzie taki wkład na zamek, który polega na blokadzie na przykład słupków parkingowych, nie tylko, też mi się zdarzyło, Straż Miejska stosuje przy blokadzie kół czasami taki bolec, ale ja nic nie sugeruję. Trzymajmy się jednak tych słupków parkingowych, natomiast no jeśli żona by zabrała jedyny kluczyk, a chciałbyś zaparkować i nie miałbyś klucza, to możesz oczywiście tą metodę zastosować. Mianowicie działa to na tej zasadzie. Odblokowujemy go, tu jest taki wypust, który chowa się za korpus. I jak się schowa za korpus, można wtedy ten zamek włożyć, zablokować i on trzyma taki kołnierz, który nie można go podnieść, żeby później położyć blokadę. Na tej zasadzie to działa. No i powiedzmy, że jest włożony, zamknięty, trzeba go zwytrychować. Oczywiście jak się ma jakieś, chociaż tutaj nie ma jakichś nie wiadomo jakich narzędzi, nie są potrzebne, bo to nie jest jakoś skomplikowane. No ale drutem tego raczej nie zrobimy. O, jest, dobra. No i tak, jest zamknięty zamek, oczywiście chcemy go zwytrychować. Pach, jest zameczek już zwytrychowany. Już można to schować w korpus, wyciągnąć i taką blokadę położyć. W dalszym ciągu oczywiście kluczyk działa, nic nie popsuliśmy, my go po prostu zwytrychowaliśmy. Powtórzę to po raz kolejny, że to nie jest naprawdę nic trudnego, trzeba zrobić to tylko energicznym ruchem. Jest po raz drugi blokada zwytrychowana, zrobię to jeszcze raz. Jest blokada zwytrychowana. No i oczywiście w dalszym ciągu ona działa, nic się z nią nie dzieje. Mówię, to jest stosowane często w słupkach parkingowych, więc gdyby tam komuś się klucz ułamał, czy by, nie wiem, nie miał klucza, a potrzebował z czegoś takiego skorzystać, można to zrobić w bardzo prosty sposób. Szybkim, energicznym ruchem można to pożyczyć. Oczywiście nie zrobi się tego drutem, trzeba mieć jakiekolwiek narzędzia. No, ale mówię to dla takich majsterkowiczków, jako ciekawostka. To tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do subskrypcji. No, pozdrawiam Was, miłego dnia, hej.